A co dostałaś? Dostałam dyplom. Tak? A za co? Za konkurs... Za konkurs... Zrobienia... Plastyczny. Plastyczny z Juliana... Zrobiła ilustrację do opowieści Juliana Tuwima. A ty co dostałeś? Ja dostałem nauczniki za śpiewanie. Dostałem jeszcze dyplom i tuksy. I tylko tyle. Pokaż dyplom. Ja śpiewałam z Natalką. A Natalka co dostała? Dyplom, nauszniki. Naleśniki? Nauszniki. A, ja usłyszałam naleśniki. Naleśniki. Fajnie, nie? Nie będzie nam zimno wcale. Nie miałam nauszniki. Niestety, ale babcia na jesieniu mi złamała. Powiedz, że się dostałem. Pokażcie. Ja dostałam dyplom. Ja dostałam dwa dyplomy, nauczniki i cukierki. Co? Ja dostałam kredki i cukierki. Udała się, jest zupełnie ładna, mi się podoba. Nasze klasie jest wspaniale, wszystko działa na 102. Tu się uczy, czasem bawi, a po lekcjach w piłkę gra. Tu się ma cudownych kumpli, Kasia na pianinie gra. Lolek świetnie tańczy disco, Bartek super kulty ma. Nasza klasa jest tylko nasza, choć nauki masa, uśmiechem nas zaprasza. Nasza klasa jest tylko nasza, choć nauki masa, uśmiechem nas zaprasza. Niesie ciężki worek, prezent tu wspaniały, żeby wszystkie dzieci dziś się uśmiechały. Takiego staruszka widuje czasami, nawet starych sklepów ciągle z obrazkami. Wiem, że jest inaczej, każdy mi to powie. Prawdziwy Mikołaj to był święty człowiek. Panie Boże, na Ciebie śpiewam i klaszczę Twoje tłuste łapki. Panie Boże, wysłuchaj głosu mego i zobacz. Chciałem tutaj Wam powiedzieć, że musicie tą Panią bardzo kochać, bardzo szanować, bo ona Was bardzo, widzę, kocha i bardzo szanuje i naprawdę wiele czasu dla Was poświęca, ponieważ chce Pani Wasza, abyście wyrosły na pięknych, dobrych, mądrych, wartościowych, wspaniałych ludzi. Takie nowoczesne, Mikołaj. Kacper Piracki, tak? Kacper. Dla ciebie mam klucz. Dzięki. Kinga, idź z Kacperem. Obydwoje idzie. Chodź, no właśnie, Kinga. Chodź, Kacperek, bo... Z braciszkiem, chodź, Kinga. Kacperku, bo ja przybyłem... Kacperku, ja przybyłem z daleka i ja już mnie nogi bolą, a ty jesteś taki jeszcze właśnie młodziutki, bo masz dobre, zdrowe nogi. Ale trochę się... Co, wystraszyłeś, świętego Mikołaja? Wystraszyłeś się? Nie. Nie. Ale zobacz, zobacz, jak dostajesz taki duży... Paczkę dostajesz dużo, zobacz. Pewnie jesteś ciekawy, co się w środku tej paczki znajduje, tak? Za chwileczkę pewnie Pani Wam pozwoli zobaczyć, tak? Oczywiście, no, proszę bardzo. Czy udźwigniesz taka ciężka? No zobacz. No, trzymaj. O. A może chciałbyś siąść na kolankach świętego Mikołaja? Nie byś, o zobacz. O zobacz brodę chyba świętego Mikołaja, zobacz. Pociągnij za brodę Mikołaja, bo tak mocno. Dobra. Proszę bardzo, Krzysio Dalecki. Proszę bardzo. O, proszę bardzo. Krzysiu się nie boi świętego Mikołaja, nie? Nie, my. O, to jest zawsze. O, proszę. No właśnie. Ile ty masz lat, Krzysiu? 8. A, 8, nie? Miłosz. 7. Proszę bardzo, Miłosz. O, tutaj chodź. No. Bardzo na taką czapkę, tak? No. A takiego młodego świętego Mikołaja masz czapkę. Paweł.
Pawełku, o, wy jesteście braciszkami, tak? Lubicie braciszkami jesteście, rodzeństwem? Nie. Tylko czapki macie. Czapki go takie same. Kinga i Radka. Proszę bardzo, Kinga, o, Kinga też ma taką piękną czapeczkę, o. No, Kinga się nie boi, już wychowała, bo duża dziewczyna jest. Ile masz lat? Sześć. Ile? Sześć? Siedem. Siedem co najmniej. Jeszcze nie ma siedem? W grudniu będzie. A powiedz mi, ile święty Mikołaj może mieć lat? Ty masz siedem, to święty Mikołaj ile może mieć lat? Jak myślicie dzieci? Ile może mieć święty Mikołaj lat? No, Krzysiu, ile daje Mikołajowi lat? Po tej brodzie? No. Ze sto. Ze 100. Ze 100, widzicie? No, bo... Albo ze 107. I patrzcie, taki stary Mikołaj, ale ponieważ jesteście grzeczni, kocha was święty Mikołaj, to dlatego do was przyszedłem. Ale trzyma się jeszcze jeden. Adam? Proszę bardzo, o. Ty masz 7 lat też? 7 lat, tak? Chcesz pogłaskać się tego Mikołaja po brodzie? Dobra, tylko fajną należy. Fajna? Kasia. Ty też chcesz pogłaskać? Zapomniał, nie zdążył. No, gwiazdy. Masz też taką, jesteś aniołkiem, nie? Na pewno aniołkiem ani w szkole, aniołkiem rodziców, nie? Tak. No, dobrze, fajnie. Ala? A twoja mama ma na imię Iza, tak? A, teraz sobie poznałem właśnie. Rzeczywiście. I lubisz mamusię? A tatusia też? Tak. A tatuś cię też lubi? Tak. Tak? A po czym to poznać, że rodzice was, że rodzice kochają, lubią? Po czym to poznać? Prezenty dają. No i troszczą się, nie o ciebie. Tak. A z kim jeździć na basen do Janowa Lubelskiego? Mamą albo tatą. Aha, na zmianę, dobrze. Zosia? No, ale macie też piękne warkocze i Izę. Warkocze i Izę. My jak? Ala. Ty masz Ala, a ty masz Zosia, tak? Tak. Aha, pięknie. Jeśli macie podobne warkocze, tak? To mamusie wam zrobiły takie warkocze, mamusie, tak? Ale mamusie, to chyba na komunię święto. No tak, jakiś. O. Na komunię święto, tak? Fajne. Mała Mikołajka. Tak, pięknie. No może ze świętym Mikołajem pojedziesz tak do innych dzieci ze mną, co? Pojechałabyś? Nie? Bo musisz tutaj zostać, no tutaj w szkole, nie? Mamusia by tęskniła, płakała za tobą. Natalka Zimińska. No, Natalka też jest grzeczna, tak? No. Luka i Kasia. Niedawno do nas przyszła do klasy Mikołaju, tak. Ale bardzo ją polubiliśmy. Tak, jest. Niedawno, tak? Tak. No. I podoba ci się w klasie tutaj? Tak. Tak, lubisz dzieci też? Tak. Jak bawisz się z nimi ładnie? Pani też jest fajna, tak? Tak. Lubisz panią? Tak. O, zobaczcie, widzicie pani, ponieważ jest taka dobra, grzeczna i mądra, to też od świętego Mikołaja dostaje prezent dla pani Ewy. O, dla pani Ewy, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Mikołaju, dziękuję. Też, też mogę brodę dostać. Dziękuję. Zasłyszyła pani wasze na to, żeby święty Mikołaj pocałował. Dziękuję bardzo. No. To co, my się pożegnamy już, kochane dzieci. Pozwolicie mi ich odejść, no bo jeszcze chcę do innych dzieci, tak, pójść i też im rozdać prezent. Więc do zobaczenia za rok. Pomagajmy Mikołajowi. Papa. No, a może jeszcze całuski na rozstanie. Wszyscy mamy całuski. Dziękujemy za wizytę Mikołaja. Zapraszamy. Do zobaczenia. Macie mogę siąść. Bardzo pięknie udekorowane. A ja zostałem w Mikołaj pozdrawia.